Panie z Oświęcimia. A ja mówię, tak. A podczas okupacji też jest, była pani w Oświęcimiu? I ja mówię, zawsze we własnym domu mieszkałam. Jak pani przeżyła Oświęcim? Nie powiem nic. I wojna wybuchła 1 września. A w sierpniu czy w lipcu, nie pamiętam, w którym to dniu było, pokazała się taka łuna na niebie. I mama mnie w nocy obudziła, było w 1:30, to pamiętam. Coś mi, plet mi taki założyła, że się tak okryłam. I mówi, to jest takie zjawisko, mówi, które mówi, się rzadko kiedy pokazuje. Mówi, kiedyś o tym będą mówić, mówi, to ty będziesz, mówi, już wiedzieć, o co chodzi. I przed naszym domem sąsiedzi wszyscy byli, przyglądali się i mój dziadek razem z tymi sąsiadami i mówią, pytają się dziadka, co to może oznaczać? To pamiętam, jak Gałuszka się pytał, co to może oznaczać? A mój dziadek mówi, co może oznaczać? Mówi, na wojnę. No ale jaka wojna? I coś tam z Rosją było, oni się tam coś interesowali, coś tam z Niemcami było, nie wiadomo co. Dawno nie było radia, nie było niczego, tylko tyle co plotki jakieś się przekazywane były między ludźmi. I dziadek mówi tak, to będzie wojna, która przyjdzie od zachodu, bo ta łuna idzie ze zachodu na wschód. Tak się stało. I tak było 1 września. Pociągi jadą do Lwowa i ludzie uciekają na wschód do Lwowa. A dziadek mówi, nie pojedziemy do żadnego Lwowa. Mówi, bo Rusek w oczy ci będzie patrzył, a z tyłu ci nóż wbije. Mówi, bo to jest najgorszy wróg. To jest taki, to jest, on będzie ci patrzył w oczy jako przyjaciel, a nóż ci wbije, mówi, bo to jest wróg. Niemiec też jest wróg. No i także my tam zostali u tych ciotek i tam my przebywali, a krowy, świnie zrobili taki duży dół koło domu. I w tym dole tam powykładał to czymś dziadek tam jakimiś deskami i tam wszystko zboże, jakie było do tego dołu i mleko, jakie było i jakieś tam jeszcze potrzebne rzeczy, wszystko. I zakrył to deskami i zasypał ziemią. Także można było chodzić, wyglądało to jak rola, normalna rola taka, a to się tam do spód wchodziło, bo jak mówi, jakby przyszli, mówi, spalili dom, mówi, żebyśmy mieli co jeść. Mówi, tu musimy, mówi, mieć jedzenie, mówi, a dach nad głową sobie jakiś musimy potem zrobić. Czyli była stodoła, był dom, była stajnia, było wszystko, nie? Niemcy przyszli i poszli dalej. Oni walczyli. Ich nie widziałam. I tylko jak oni już przeszli, to my potem wrócili z powrotem do domu. No i potem dom był, no to my byli zadowoleni, że dom stał, żeby mogli wejść do tego domu. No i te toboły wszystkie rozpakować. I Niemcy dopiero potem jakieś polsko-niemieckie, jacyś ludzie przychodzili, co nas chcieli, była powódź, wylewała woda.
mieliśmy za domem Wisła wylała i mieliśmy za domem wodę. Była i dziadek tak wbijał patyki, jak dokąd ta woda była. I chcieli nas wysiedlić z domu, bo chcieli nas przed wodą. A dziadek zawołał i pokazał. Mówi, tu była wczoraj woda. A mówi, a dzisiaj już jest tu. Woda już opada. Już nie ma zagrożenia. I nas zostawili. Nie wysiedlili nas. Bo całą Brzezinkę, Puławy, Harmęże wysiedlili i tam już budowali obóz. Bo im odpowiadał klimat. Oświęcim był w jakiejś dolinie takiej klimatycznej, co się szybko zapada w choroby. A głód, zmartwienia plus ten klimat, ludzie szybko umierają. A potem budowali dopiero te komory gazowe i do tych komór gazowych mieściło się 1000 ludzi. I najpierw była jedna komora, potem druga, potem trzecia, potem czwarta. Cztery komory były, cztery piece się paliły, 4000 ludzi dziennie za 24 godziny. Musieli mieć wyporządzony piec, żeby był przygotowany na następny. A koło nas szły tory. Od Prokocimia tutaj ten tor, co idzie do Oświęcimia. Na tym torze bez przerwy stały pociągi pod semaforem. I po 40 wagonów, wszystkie czteroosiowe i te jęki. To wszystko słyszałam. Potem były takie obławy i zabrali ojca i brata mamy do Niemiec, do Zwickau na roboty. Oni tam byli i ich nie było, nas było czworo. No i coś tam, jak ojciec jakieś pieniądze posyłał, a tak to tyle, co my mieli tego, to my swoje, ze swojego pola mieli zboże, mieliśmy swój chleb, co my piekli piec, piekliśmy chleb, i zboże się paliło na kawę i kawę się gotowało, tak my żyli. Takie było przeżycie. Ojca nie było, bo zabrali do Niemiec. Był dziadek, no on już był stary, to jego się nie czepiali. Ale do niego przychodził jakiś esman. Umiał po polsku, bo on był z Górnego Śląska. I on trochę znał, bo oni mieli radia, mieli tego, to oni znali. Wiedzieli, jak wojna się tłumaczy. Dziadek też był przy wojsku. Też troszkę tej wojaży znał. No to coś na ten temat tam mówili. Ale mój dziadek robił sobie nalewki i on więcej przychodził na tą nalewkę, żeby sobie coś wypić, coś tam jak popił, to coś tam powiedział. No to tyle dziadek coś wiedział, a ja jako dziecko ile mogłam posłuchać, jak dzieci na bok, nie wolno wam słuchać. Zawsze nas wypychali, żeby nie słuchać. No to co ja mogłam wtedy więcej wiedzieć? W tym czasie było też łapanych ludzi, tak jak u nas łapali ludzie, wysłali do Niemiec, tak z innych krajów też łapali ludzi, co budowali zakłady chemiczne. I też były, gdzie jest teraz szpital, tam były baraki i ci ludzie mieszkali w tych barakach.
i budowali, ale i też sprowadzali z tego obozu tych ludzi do roboty. Oni w dzień robili, a na wieczór ich znowu prowadzili, weksiusy były obok nich i znowu ich, ci co do obozu, to do obozu, a ci co w tych barakach mieszkali, to do tych baraków, nie? I pracowali do 6 godziny wieczór. I niektórzy uciekali. A my mieli dom, za domem dziadek mówi, przecież ta wojna nie będzie lata trwać. Kiedyś musimy coś, mówi, robić. Te resztki łąki, które zostały, bo był taki wał, i zawałem, bo my mieli od torów do samej Soły, jak wpada Soła do Wisły, do samej Soły, mieliśmy tam 2 hektary łąki i od tego wału tam dziadek kosił trawę, siano my przywozili w takim wózeczku albo na plecach przynosili i za domem zrobił drabinki. I żeby w domu, żeby to siano, bo w stodole się nie zmieściło, żeby to siano, to zrobił drabinki i to siano pod dachem było. I stamtąd wychodzili, Niemcy uciekali i szukali miejsca i oni tam siedzieli w dzień, jak uciekał, to gdzie się będzie chował, szukał gdzieś miejsca, żeby tego, i oni stamtąd, gdzie w tym sianie siedzieli, bo się my pytali. Przyszedł taki jeniec w pasiakach, uklęknął i opłapił babkę za nogi i prosi, żeby go ratować. I chleba, dajcie mi chleba, bo jestem głodny. Babcia mówi, najpierw musisz się rozebrać z tego ubrania. Rozebrał się z tych pasiaków. Babcia zaraz to do blachy, bo my mieli takie z cyganem, takie blachy były, nie się nazywało. I zaraz to do pod blachę wsadziła, zaraz to spaliła, to ubranie. A jemu ugotowała, zakłóciła mąkę na wodzie, dolała trochę mleka. Tego było takie, to było takie dosyć gęstawe, taki kleik. Najpierw mu dała to wypić. Mówi, nie dam ci chleba, nie dam ci chleba. Najpierw musisz to wypić, bo masz puste jelita, pusty żołądek, dostałbyś morzyska. I to morzysko to było taki ból brzucha, wielki ból brzucha, tak to nazywali. I najpierw jak to wypił, jak załagodził ten głód, który go dręczył, to jeszcze wołał chleba, jeszcze mu dawali taką kromkę grubą chleba do ręki, żeby on miał ten chleb, bo jemu się wydawało, że jak ma w ręce, że nie będzie głodny. I budzili mnie, wtedy ja byłam najstarsza w domu, budzili mnie, ubieraj się i mówi, odprowadź tego pana, mówi, jak go ubrali, odprowadź tego pana do połącarza, który był przewoźnikiem i przewoził przez Wisłę do Bobku. Tam w Bobku, dopiero się potem dowiedziałam, że tam był jakiś związek, który ratował tych uciekinierów i oni ich potem odprowadzali na stację do dworów i rozmawiali z kolejarzami, gdzie jaki pociąg jedzie z węglem, wsadzali ich do węglarek, żeby się mogli dostać do domu. I jak ja przychodziłam do tego przewoźnika na taki znak pukania, jak przyszedł, aha, przyszłaś Marysiu, a ilu ich przyprowadziłaś? Bo to nieraz był jeden, nieraz było dwóch, a raz było trzech. Pamiętam, że raz było trzech. I chodziłam. Ja też byłam w Bobku i chodziłam po domach, bo było nas więcej, takich jak ja. Chodziliśmy po domach i prosiliśmy
o jakieś ubrania, jakieś spodnie, jakieś kalesony, jakieś bluzki, żeby tych ludzi, tych więźniów ubierać. A nie mogłam tego robić w naszej miejscowości, bo by się ktoś zainteresował, po co mi to? Mówi, idź do Bobku. I tam po tym Bobku zebrali my i te ubrania my tego, żeby tych więźniów ubierać i żeby ich przewozić, żeby ich ratować. W ten sposób to było robione. I ja musiałam dziadkowi przysiąc. A ty wiesz, co to jest przysięga? Jak mi to tłumaczył, mówi, ja jestem wojskowym. Przysięga to jest taka, że nie wolno ci nic nigdy powiedzieć. Choćby cię bili, choćby ci paznokcie wydzierali. Opowiadał mi, jak męczyli, jak dręczyli ludzi, żeby się przyznawali. To ja się to brałam do siebie, ja się tego bałam. Przysięgnij, była Biblia, bo babcia miała Biblię. Przysięgnij na tą Biblię, że nikomu nic nie powiesz, że my ratujemy uciekinierów. I ta przysięga mi tak weszła do wnętrza, że nikomu nigdy nic nie powiedziałam. Dopiero się wyjawiło, jak już byłam mężatką i byłam w sanatorium po operacji kolana, byłam w sanatorium w Ciechocinku i tam lekarz mnie trzymał, były za mną jeszcze kobiety do lekarza, bo miałam jechać do domu, a on wziął te kobiety za mną, co były, a mnie zostawił. Miałam trochę nerwy na niego, ale cóż, trzeba czekać. Tyle mam do roboty, po co tu jestem, nie? On mnie zostawił na sam koniec. Pani jest z Oświęcimia. A ja mówię, tak. A podczas okupacji też była pani w Oświęcimiu? Ja mówię, zawsze we własnym domu mieszkałam. Jak pani przeżyła Oświęcim? Nie powiem nic. I niech Pan nie żąda ode mnie, bo ja złożyłam przysięgę na Biblię, że nikomu nic nie powiem. A przed kim Pani składała przysięgę? Dziadkowi, ale na Biblii. A dziadek żyje jeszcze? Ja mówię, no 2 miesiące temu, jak zmarł, byłam na pogrzebie. To już Pani mnie obowiązuje przysięga. Jak to nie? Do końca życia? Nie. Mówił we mnie, że nie. I zaczął opowiadać, że on też jest z Warszawy, że w Warszawie było powstanie. Jak tam zaczął opowiadać, jak tam też wojowali, jak tego. No i później on zaczął mnie podchwytywać. Także ja się potem wygadałam przed nim i potem mu opowiadałam. Mówię, niech Pani mówi, nie trzyma tego w tajemnicy. Mówię, Pani ratowała ludzi, Pani ratowała życie ludzkie i tych ludzi, którzy tam cierpieli, oni nie musieli już cierpieć. Tego głodu, tego widoku, tego bicia, tego poniżenia wszystkiego, oni tego nie musieli. Musi to Pani wyjawić. I mówi, jeszcze w tym Pani mówi, może sobie zrobić, wyrobić karty zwobidowskie. Jeszcze Pani dostanie 10 dni urlopu dodatkowo. Jeszcze Pani dostanie jakieś dodatki do tego. Ja byłam taka zaskoczona, przyszłam do domu i mówiłam mężowi. A mąż mówi, nigdzie nie pójdziesz, nigdzie nie będziesz wyrabiać żadnych kart. Mówi, bo ja też mam na lewo zrobione zezwolenie, co mogę prąd robić. Mówi, komuniści mi mogą to odebrać. I mówi, jak będziemy się dorabiać więcej?
Mówi, żeby nie ta robota, mówi, która z tego, mówi, z tej pensji, mówi, widzisz, mówi, jak ludzie żyją ze samej pensji, jak oprócz tego nie zarobią więcej. No i znowu spokój, znowu cisza. Nikomu nic nie mówiłam. Dopiero potem, tak jak na jakiś temat się gdzieś z kimś zeszłam, jak potem jeszcze pracowałam, no to potem gdzieś ktoś coś tego, no to na tym coś tam powiedziałam. Ale teraz znowu te tkanki mi się wszystkie zamykają, co 10-20 lat teraźniejsze, to tego nie, to się mi wszystko zapomina, a otwierają się mi te, które były właśnie z dzieciństwa i właśnie wtedy, jak żyłam w 40 roku, w 50 latach.